Witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Karolina Czuwaj i wraz z panią Aleksandrą Wojtecką poprowadzimy dla Państwa dzisiejsze webinarium, na którym zaprezentujemy, jak szybko uruchomić sprzedaż w internecie. Podczas webinarium będą Państwo mieli możliwość zadawania pytań poprzez czat. Nasi eksperci bardzo chętnie na nie odpowiedzą. Na ekranie widzą Państwo teraz agendę prezentacji. W pierwszej części webinarium opowiem Państwu o aktualnych trendach sprzedaży e-commerce, przybliżę schemat działania e-sklepu, pokażę, jak w prosty sposób zintegrować e-sklep z systemem i tutaj posłużę się na przykładzie systemu Comar HRP Optima. Zaprezentuję, w jaki sposób zintegrować e-sklep z serwisem aukcyjnym Allegro, a także przejdę z Państwem proces projektowania szablonu w kreatorze wyglądu e-sklepu. Drugą część webinaru poprowadzi Pani Aleksandra Wojtecka, przybliżając Państwu szablony graficzne Comar e-sklep, przedstawi korzyści i integracje związane z posiadaniem e-sklepu, zaprezentuje proces składania zamówień na pełną wersję e-sklepu oraz wersję demonstracyjną, pokaże wdrożenie e-sklepu na przykładzie naszych klientów, a także przybliży szczegóły bonusu, który został przygotowany specjalnie dla uczestników dzisiejszego webinaru. Szanowni Państwo, ostatnie tygodnie w dobie pandemii koronawirusa pokazały, że e-commerce to nie tylko rozwój sprzedaży i pozyskiwanie nowych klientów. W wielu branżach posiadanie e-sklepu stało się warunkiem funkcjonowania w czasach kryzysu. Istotnym stały się kwestie sprawniejszego prowadzenia firmy online oraz bycie w gotowości do prowadzenia sprzedaży w internecie w przypadku niespodziewanych wydarzeń. Również w naszej firmie w ostatnich miesiącach odnotowaliśmy wyraźny wzrost zamówień rozwiązań e-commerce. Porównując tegoroczny kwiecień z kwietniem 2019 roku, odnotowaliśmy wzrost zamówień wersji demo o 105%, z kolei w wersji płatnych zostało zamówionych o 242% więcej niż w kwietniu zeszłego roku. Aktualnie jest to ponad 2100 aktywnych e-sklepów. Comar e-sklep to nowoczesne oprogramowanie sklepu internetowego zintegrowane z systemami Comar HRP, zapewniające wiele funkcji i modułów umożliwiających skuteczny e-handel. Szczegóły na temat tych modułów zostaną omówione w drugiej części prezentacji. Nasze rozwiązanie jest utrzymywane w chmurze, dzięki czemu mają Państwo gwarancję aktualnej wersji aplikacji. Comar e-sklep funkcjonuje w relacji B2B oraz B2C, umożliwia sprzedaż nie tylko na rynku polskim, ale także na rynkach zagranicznych, takich jak Niemcy, Francja, Szwajcaria czy Austria. Korzystając z naszego rozwiązania, mają Państwo również dostęp do obszernego centrum pomocy, w którym znajdą Państwo odpowiedzi zarówno na podstawowe zagadnienia związane z konfiguracją e-sklepu, aż po bardziej zaawansowane instrukcje pozwalające na dostosowanie e-sklepu do potrzeb Państwa firmy. Koniecznie trzeba jeszcze podkreślić, że na bieżąco rozwijamy i aktualizujemy naszą platformę, co dla naszych klientów jest w pełni darmowe. Wydajemy średnio od 3 do 4 wersji produktu rocznie, a każda z nich jest wzbogacana o nowe moduły i funkcjonalności zgodne z wymaganiami klientów i trendami obecnie panującymi na rynku. Comar e-sklep jest ściśle zintegrowany z systemami Comar HRP. Współpraca pomiędzy systemem ERP a e-sklepem polega na wymianie danych pomiędzy nimi w procesie synchronizacji. Mechanizm integracji umożliwia dwukierunkową wymianę danych. Z systemu Comar HRP wysyłane są informacje o towarach i cennikach, rabatach, stanach magazynowych. Natomiast z Comar e-sklep importowane są m.in. złożone zamówienia, informacje o klientach czy też dane do faktury. Na tej podstawie mogą zostać wystawione dokumenty sprzedaży, a Państwa klienci są na bieżąco informowani o statusie realizacji zamówienia. Dzięki takiemu rozwiązaniu zyskują Państwo spójny system pozwalający na obsługę wszelkich procesów handlowych od stworzenia bazy towarów przez efektywną sprzedaż, aż po fakturowanie i nadanie wysyłki. Comar e-sklep spełnia potrzeby zarówno małych firm stawiających pierwsze kroki w handlu internetowym, jak i dużych doświadczonych sprzedawców. Na grafice, którą teraz Państwo widzą, zostały przedstawione cztery systemy Comar HRP. Comar HRP XT, Comar HRP Optima, Comar HRP Altum oraz Comar HRP XL. W każdym z tych systemów mogą Państwo zintegrować e-sklep w jednej z czterech dostępnych wersji: Lite, Standard, Enterprise oraz B2B. Konfiguracja pomiędzy e-sklepem a systemem ERP jest bardzo szybka i zawiera się w kilku prostych krokach. Zaprezentuję Państwu pokrótce taką konfigurację na przykładzie systemu Comar HRP Optima. W systemie Comar HRP Optima w pierwszym kroku musimy stworzyć oddział e-sklepu. W tym celu przechodzimy do zakładki Konfiguracja, Firma, Ogólne i wybieramy e-sklep. Na liście klikamy prawym przyciskiem myszy i wybieramy opcję Dodaj. Zostanie otwarty nowy formularz oddziału Comar e-sklep. W tym miejscu następuje podstawowa konfiguracja. Na tym przykładzie stworzymy sobie sklep odzieżowy.
Wprowadzamy nazwę sklepu, domyślną walutę, wskazujemy cennik, z którego będą prezentowane ceny towarów w e-sklepie, cenę poprzednią stosowaną do prezentowania w sklepie cen, schemat numeracji RO dla zamówień, a także usługę przesyłki, która będzie odpowiednikiem kosztu przesyłki w e-sklepie. Na zakładce zasoby wskazujemy grupę towarową, która stanowi trzon drzewa towarów dla komarch e-sklep. Do sklepu trafią wszystkie grupy będące podgrupami wybrane grupy wraz z kolejnymi poziomami drzewa. Tutaj naszym trzonem drzewa zostanie grupa Topaz. Po wybraniu grupy towarowej poniżej wskażemy magazyn, z którego będą pobierane stany towarów. Dodając na listę magazyny decydujemy, z których magazynów lokalnych mają zostać wysłane zasoby do e-sklepu. Na zakładce dodatkowe konfigurujemy połączenie pomiędzy e-sklepem a systemem ERP. W tym miejscu wprowadzamy nazwę firmy, nazwę sklepu, a także hasło. Dane te znajdują się w panelu administracyjnym e-sklepu na zakładce Mój profil, Moje sklepy, Dane do synchronizacji. Dane należy wpisać w odpowiednie, odpowiadające im pola w systemie ERP. Na potrzeby tego przykładu posłużę się danymi testowymi. Dane te można przepisać ręcznie, bądź też skopiować z panelu administracyjnego e-sklepu. Po wpisaniu danych należy zatwierdzić je ikonką pioruna. Poprawnie wygenerowanie klucza zostanie potwierdzone komunikatem. W sekcji formy płatności przypisujemy nazwy form płatności z systemie ERP do ich odpowiedników w e-sklepie. Przykładowo, jeżeli Państwa klient podczas składania zamówienia w e-sklepie wybierze jako metodę płatności przelew online, wówczas w systemie ERP na dokumencie zamówienia taka metoda płatności będzie wyświetlana jako przelew. Poniżej w sekcji Inne mamy możliwość ustawienia kontroli podczas importu kontrahentów e-sklepu na podstawie numeru NIP lub adresu e-mail, a także określenia, w jaki sposób będzie kontrolowany limit płatności kontrahenta. Po wprowadzeniu niezbędnych danych zapisujemy formularz i w ten sposób został utworzony oddział e-sklepu. W dalszym kroku przygotujemy towary, które pojawią się w e-sklepie. Przechodzimy do zakładki Ogólne, cennik, na której są widoczne przygotowane wcześniej kartoteki towarowe. Przykładowo przygotujemy kartę towarową Czarne rękawiczki. Na pierwszej zakładce widoczny jest kod towaru. W tej części wprowadzamy również nazwę towarów oraz ustalamy jego cenę. Na zakładce dodatkowe możemy podać m.in. producenta oraz markę naszych rękawiczek. Na zakładce Atrybuty możemy określić dodatkowe informacje o towarze, np. kolor, rodzaj materiału lub datę produkcji. Każdy z atrybutów można edytować oraz określić, czy ma zostać udostępniony w e-sklepie. Poniżej w sekcji Załączniki można dodać zdjęcia towarów oraz dodatkowe załączniki, np. plik PDF. W zakładce grupy mogą Państwo wskazać, w których kategoriach w sklepie towar będzie widoczny. Tutaj przykładowo nasze rękawiczki będą widoczne w kategorii akcesoria oraz inne. Na zakładce e-sklep wybieramy z listy nasz sklep odzieżowy i zaznaczamy parametr udostępniaj w komarch e-sklep. Dzięki temu parametrowi nasz towar będzie widoczny w e-sklepie. Poniżej wskazujemy grupę domyślną towaru, która ma znaczenie w przypadku ustawienia rabatu na grupę towarową, udostępnianie towaru do porównywarki cen czy też wyników wyszukiwania. W sekcji języki możemy dodać dłuższą nazwę towaru oraz opis towaru. Nazwa oraz opis towaru w pierwszej kolejności pobierany jest do e-sklepu z tego miejsca. Na zakładce pozycjonowanie możliwe jest zdefiniowanie metadanych Na zakładce pozycjonowanie możliwe jest zdefiniowanie metadanych dla strony prezentującej produkty z wybranej grupy. Dane te prezentowane są w wynikach wyszukiwania.
Na zakładce e-sklep możliwe jest również określenie statusu dostępności towaru oraz tego, jak szybko towar będzie dostępny. Na tym przykładzie ustawimy, że nasze rękawiczki będą dostępne do 48 godzin. Poniżej możemy określić atrybuty czasowe, które będą widoczne na wybranych towarach w e-sklepie w postaci flag. Dla naszych czarnych rękawiczek ustawimy atrybuty nowości oraz produkt polecany. Wprowadzone zmiany na karcie towarowej zapisujemy dyskietką. Po skonfigurowaniu oferty dla e-sklepu przyszedł czas na synchronizację. W tym celu przechodzimy do zakładki narzędzia i wybieramy ikonę komar e-sklep. W oknie synchronizacji wskazujemy nasz sklep odzieżowy i ustawiamy parametry synchronizacji. Podczas pierwszej synchronizacji, poza pierwszymi dwoma parametrami, zaznaczamy również wymóź pełną synchronizację oferty, a także wyślij wszystkie dane binarne, dzięki którym prześlemy do sklepu m.in. zdjęcia towarów. Poprawność wysłanej oferty do sklepu mogą Państwo zweryfikować, wykonując testy integralności. Po otwarciu okienka testów integralności wskazujemy weryfikację oferty dla e-sklepu. Oferta zostanie sprawdzona pod kątem cen towarów, fantomów, grup, niedozwolonych znaków oraz załączników. Testy zostaną wykonane po zatwierdzeniu ich ikoną pioruna. Konfiguracja współpracy w oparciu o inne systemy ERP przebiega bardzo podobnie. Szczególną uwagę w procesie konfiguracji należy zwrócić podczas dodawania wskazywania danych klucza wymiany, wskazywania grupy towarowej wysyłanej do e-sklepu oraz zaznaczenia parametru odpowiedzialnego za udostępnienie towaru do e-sklepu. Kiedy towary zostaną już udostępnione, klient może składać zamówienie w e-sklepie. Złożone zamówienia dostępne będą w panelu administracyjnym, a obsługa sklepu będzie mogła w pełni nimi zarządzać. Zamówienia dostępne są na zakładce Sprzedaż zamówienia. Lista zamówień jest możliwa do edycji poprzez przeciąganie kolumn we właściwe dla użytkownika miejsca. Jest możliwość również dodania dodatkowych kolumn, takich jak na przykład numer danego zamówienia, a także przeciągania tych nowo dodanych kolumn. Na liście z zamówieniami znajdą Państwo wszystkie zamówienia złożone poprzez platformę. Są to zamówienia zarówno ze sklepu, jak i przykładowo z serwisu Allegro. Po kliknięciu w dane zamówienie przechodzimy do jego szczegółów. Administrator sklepu ma tutaj w pełni dostęp do informacji związanych z danym zamówieniem, jego historią, a także ma możliwość dodatkowych opcji, takich jak anulowanie zamówienia, wysłanie potwierdzenia do klienta, czy też zmiany danych na zamówieniu. W przypadku zamówień z płatnością online istnieje również możliwość potwierdzenia zamówienia za klienta, jeżeli tutaj mamy pewność, że zamówienie zostało w pełni opłacone. Komarch e-sklep to nie tylko sklep internetowy, ale również wygodne narzędzie do handlu w serwisie Allegro, które umożliwia wystawienie nieograniczonej ilości aukcji oraz automatyczną generację zamówień. Integracja z serwisem Allegro jest bardzo prosta. Wystarczy podać login oraz hasło do konta Allegro. Po wykonanej integracji będą mogli Państwo zobaczyć całą listę aukcji Allegro oraz powiązać wybrane aukcje z towarami, które są udostępniane do e-sklepu. Dzięki powiązaniu aukcji z towarami uzyskują Państwo możliwość zarządzania aukcjami bezpośrednio z panelu administracyjnego e-sklepu. Aukcja z poziomu panelu administracyjnego może zostać wystawiona, zakończona. Można zmieniać ich parametry, takie jak cena, liczba czy też dostępną ilość sztuk. Zamówienia z powiązanych aukcji mogą Państwo zrealizować poprzez system ERP. Takie zamówienia zostaną bowiem automatycznie przeniesione do systemu ERP. Na krótkim filmiku zaprezentuję Państwu taką podstawową konfigurację Allegro z panelem administracyjnym e-sklepu. Konfigurację konta Allegro zaczynamy w panelu administracyjnym, przechodząc na zakładkę Ustawienia, Ustawienia sklepu Allegro oraz Dodaj konto Allegro. Tutaj posłużę się danymi testowymi, wpisując login Allegro oraz hasło. Jak już wcześniej wspomniałam, wystarczy podać login i hasło do konta Allegro oraz zalogować się przez serwis.
Po krótkiej chwili konto Allegro zostanie połączone z panelem administracyjnym e-sklepu. Wówczas będą mieli Państwo możliwość i dostęp do widoku wszystkich aukcji powiązanych z danym kontem Allegro. W panelu administracyjnym po stronie synchronizacji i konfiguracji dołączymy sobie dodatkowe parametry, takie jak tworzenie automatycznych zamówień do aukcji Allegro, kontrolę stanów magazynowych dla tychże aukcji, a także wznowimy aukcję automatycznie po jej zamknięciu. Aukcje widoczne są na zakładce Allegro Aukcje. Początkowo aukcje mogą być w kolorze szarym, co oznacza, że nie zostały jeszcze powiązane z e-sklepem. Jeżeli chcemy powiązać taką aukcję, należy ją zaznaczyć oraz wybrać parametr Pobierz aukcję. W tym miejscu wpisujemy towar, nazwę towaru bądź też jej kod towaru udostępnianego do e-sklepu i zatwierdzamy Pobierz aukcję. Aukcja wkrótce zmieni się na kolor biały, dzięki czemu będziemy mieli możliwość jej dodatkowej edycji. Będziemy mogli przejść na szczegóły takiej aukcji. Będziemy mieli możliwość jej przeglądu, a także edycji pod kątem opisu, zdjęć czy też dodatkowych parametrów. W tym miejscu również będziemy widzieli cenę oraz ilość sztuk z stanu magazynowego. Jeżeli wystawiają Państwo większą ilość aukcji, można do tego zastosować tak zwane szablony aukcji. Szablon tworzymy również z poziomu panelu administracyjnego na zakładce Allegro Szablony Aukcji. Przykładowo dodamy sobie szablon dotyczący obuwia damskiego. W pierwszym kroku wpisujemy sobie nazwę takiego szablonu. Ona będzie widoczna tylko dla administratora sklepu oraz wskazujemy kategorię, w której domyślnie będzie wystawiana w serwisie Allegro. Po wybraniu kategorii zatwierdzamy wybór przyciskiem Dodaj. Mamy stworzony szablon aukcji, w którym możemy dostosować warunki reklamacji, zwrotów oraz informacje o gwarancjach, które są połączone z kontem Allegro. W tym polu również możemy dodać standardowy opis, który będzie widoczny na aukcjach Allegro. Opis ten będzie możliwy później do edycji w przypadku poszczególnych pojedynczych aukcji. Możemy również modyfikować dany szablon pod kątem sposobu dostawy, jego standardowego stanu oraz dodatkowych parametrów. Tutaj przykładowo ustawimy sobie przykładowe parametry dotyczące marki, rozmiaru. A także dominującego wzoru. Wszystkie te informacje będą widoczne na aukcji Allegro w odpowiedniej sekcji związanej ze szczegółami danej aukcji. Na szablonie również możemy dostosować cennik płatności, który jest połączony z kontem Allegro, a także wprowadzić standardową lokalizację. Wszystkie dane zapisujemy. W przypadku, gdy jak któryś z parametrów nie zostanie uzupełniony, zostanie to obwieszczone odpowiednim komunikatem, a wymagane parametry zostaną zaznaczone kolorem czerwonym. Wówczas będziemy mogli powrócić do takiego parametru oraz go odpowiednio skonfigurować.
Wprowadzone zmiany należy zapisać dyskietką. I w ten sposób mamy stworzony szablon, dzięki któremu będziemy mogli wystawiać aukcję z kategorii obuwia damskiego. Przykładowo wystawimy teraz taką aukcję. W tym celu przechodzimy do zakładki Allegro Aukcje i klikamy przycisk Dodaj. Wybierzemy sobie towar, który będzie wystawiany w danej kategorii. Przykładowo będą to czarne szpilki. Wybieramy wcześniej przygotowany szablon. W tym miejscu podstawi się już kategoria, w której będzie wystawiana nasza aukcja. Klikamy przyciskiem Dodaj. Teraz mamy możliwość doszlifowania naszej aukcji, zedytowania jej indywidualnie pod konkretnie wystawioną ofertę. Przykładowo dodamy sobie tutaj dodatkowe zdjęcie do aukcji. Zweryfikujemy poprawność danych, które zostały wprowadzone na szablonie. Wszystkie dane tutaj z szablonu zostały przeniesione do konkretnej aukcji Allegro. I sprawdzimy sobie ofertę. Zielonym komunikatem będziemy mogli tutaj zweryfikować, że nasza aukcja została poprawnie skonfigurowana. Zmiany zapisujemy. Do każdej aukcji jest dołączona zakładka Historia, w której jest widoczna historia danej aukcji. Tutaj przykładowo mamy zdarzenia związane z edycją aukcji, a także dodaniem aukcji. Kiedy mamy już przygotowaną aukcję, jest ona na statusie przygotowana. Możemy ją teraz wystawić. W tym celu zaznaczamy taką aukcję oraz wybieramy opcję Wystaw. Aktualnie aukcja zostaje dodana do kolejki do wystawienia i po krótkiej chwili będzie widoczna jako wystawiona. Po odświeżeniu strony będziemy mogli zobaczyć, że aukcja faktycznie już została wystawiona. Został też wygenerowany link do serwisu aukcyjnego Allegro, pokazujący naszą przygotowaną ofertę. Jednym z kluczowych elementów, który przyczynia się do sukcesu w branży e-commerce, jest oprawa wizualna sklepu. W dużym stopniu to właśnie ona wpływa na całość wrażenia użytkowników oraz proces zakupowy. Dzięki narzędziu Kreator Wyglądu Komarche Sklep mają Państwo możliwość stworzenia swojego własnego niepowtarzalnego szablonu, który będzie dostosowany do Państwa preferencji oraz potrzeb użytkowników. Kreator Wyglądu jest w pełni darmowym narzędziem do projektowania szablonów dostosowanych do technologii RWD. Do zaprojektowania szablonu nie muszą Państwo posiadać zaawansowanej wiedzy z zakresu ich tworzenia. W Kreatorze znajdują się poszczególne elementy strony, które można umieścić w szablonie metodą przyciągnij i upuść. Kreator nie wymaga również instalacji dodatkowych narzędzi do projektowania. Do korzystania z naszego kreatora wystarczy tylko przeglądarka. Kreator znajduje się pod adresem kreator.comarchesklep.pl lub w panelu administracyjnym. Zaprezentuję Państwu, jak w prosty sposób zaprojektować szablon przy pomocy kreatora. W panelu administracyjnym przechodzimy do zakładki Wygląd sklepu, Kreator wyglądu. Zostaniemy automatycznie przeniesieni na stronę kreatora wyglądu Komarche Sklep. Po kliknięciu Rozpocznij oraz zapoznaniu się z krótką informacją wstępną będziemy mogli przystąpić do kreowania naszego własnego szablonu. W kreatorze możemy ustalić sobie przykładową nazwę naszego szablonu, a także stworzyć wygląd na podstawie trzech głównych stron. Strony głównej, listy towarów oraz szczegółu towaru. Na każdej stronie znajdują się odpowiednie elementy w dwóch różnych wyglądach.
Tworzenie szablonu odbywa się za pomocą metody przyciągnij i upuść. Niektóre z poszczególnych elementów, tak jak na przykład sekcja polecane, może być dostosowana dodatkowo poprzez na przykład wskazanie odpowiedniej ilości towarów wyświetlanych w danej sekcji. Wszystkie zmiany zapisujemy. Niektóre z elementów możemy przesuwać dowolnie. Na przykład tutaj newsletter możemy ustawić nad sekcją polecane bądź też pod nią. Podobnie stosujemy tutaj metodę przyciągnij i upuść do wszystkich elementów widocznych na stronie. W taki sposób przygotowujemy każdą stronę, czyli stronę główną, listę towarów, a także szczegóły towaru. Kiedy już uzupełnimy wszystkie elementy, podświetli się na niebiesko przycisk generuj. W tym momencie będziemy mogli wygenerować już nasz szablon w postaci pliku XML, ale możemy go również dostosować. W tym momencie przechodzimy na zakładkę style i wybierzemy sobie przykładowy styl naszego szablonu, na przykład motyw granatowy. Każdy z motywów będzie można dostosować kolorystycznie w poszczególnych sekcjach dodatkowo. Zmiany motywu kolorystycznego zapisujemy, co zostanie zatwierdzone zielonym komunikatem na ekranie. W sekcji styli możemy również dostosować sobie czcionkę, która będzie wyświetlana w naszym e-sklepie, a także ikony w zakresie ich styli oraz rodzajów. Kiedy już mamy przygotowany szablon, możemy za pomocą przycisku podgląd zobaczyć podgląd danego szablonu, jak będzie wyglądał faktycznie na naszej stronie. Kiedy już wszystko mamy skonfigurowane, klikamy przycisk generuj. W tym momencie zostanie wygenerowany plik XML z naszym szablonem. Taki plik należy zapisać oraz zaimportować do panelu administracyjnego e-sklepu. Po zaimportowaniu sklep będzie przedstawiał się następująco. Każda z sekcji jest widoczna oczywiście w tym miejscu, w którym została przez nas dodana. Mam nadzieję, że udało mi się przybliżyć Państwu nasz Comarch e-sklep, sposób jego działania oraz możliwości, jakie oferuje w zarządzaniu sprzedażą online. Zapraszam Państwa na drugą część webinaru. Dzień dobry, nazywam się Aleksandra Wojtecka. W firmie Comarch odpowiadam za wsparcie techniczne klientów Comarch e-sklep. W poprzedniej części otrzymali Państwo informacje techniczne na temat funkcjonalności Comarch e-sklep, natomiast ja chciałabym od strony handlowej pokazać Państwu szablony graficzne, korzyści z e-sklepu oraz inne funkcjonalności sklepu internetowego. Jako pierwszy szablon chciałabym Państwu przedstawić szablon Comarch Topaz. Jest to nasz najnowszy szablon, który dzięki swojej unikalnej kombinacji różnych elementów, a także motywów kolorystycznych umożliwia wprowadzenie modyfikacji wyglądu kreatora szablonu. Kolejny szablon to Agat, który daje możliwość prezentacji stanów magazynowych w formie liczbowej i graficznego wyświetlania atrybutów grupujących w formie kafelków, a także prezentacji zestawów na towarze w formie slajdera. Trzeci szablon to bursztyn. Szablon ten umożliwia przede wszystkim wprowadzenie wielopoziomowego menu z opcją prezentacji zdjęć danej kategorii, a także wyświetlanie atrybutów grupujących w formie rozwijanej listy. Opal to szablon graficzny posiadający funkcję powiadom o dostępności, który dodatkowo daje możliwość bezpośredniego przejścia na szczegóły produktu w wybranym wariancie. Ostatni szablon to szafir, który dedykowany jest dla sklepów w wersji B2B oraz dla sklepów w wersji Enterprise od wersji 2018.7. Szablon ten umożliwia pokazywanie dowolnej ilości menu oraz umożliwia także sprzedaż dla klientów zalogowanych.
Jakie korzyści mogą Państwo uzyskać z posiadania Comarch eSklep? Przede wszystkim jest to wbudowana integracja z systemem ERP. Comarch eSklep nie jest instalacją samodzielną, zatem do poprawnego działania wymaga posiadania systemu ERP. Takie rozwiązanie jest naszym wyróżnikiem, ponieważ w cenie eSklep posiadają Państwo integrację z systemem Comarch ERP oraz wbudowaną integrację z eSklepem. W ramach tej integracji mają Państwo możliwość przesyłania i administrowania danych eSklepu z poziomu systemu ERP. W samym systemie ERP konfiguracja z eSklepem odbywa się następująco. Mogą Państwo administrować bazę danych klientów sklepu internetowego, zarządzać bazą towarową oraz stanami magazynowymi w eSklepie, a także integrować się z dostawcami, hurtowniami oraz firmami kurierskimi. Dzięki temu, że system ERP jest skonfigurowany ze sklepem, mogą Państwo również wykonywać wszelkie operacje księgowe oraz logistyczne związane z procesowaniem zamówienia w sklepie internetowym. Natomiast w samym panelu administracyjnym sklepu Comarch prezentują Państwo graficznie swoją ofertę, a klienci mają możliwość złożenia zamówienia w Państwa sklepie internetowym. Takie rozwiązanie, czyli wbudowana integracja systemu ERP i eSklepu, umożliwia obniżenie kosztów prowadzenia działalności sklepu internetowego, ponieważ nie muszą Państwo ponosić dodatkowej opłaty za integrację eSklepu z systemem magazynowym. Na każdym etapie korzystania z Comarch eSklep mają Państwo możliwość skorzystania ze wsparcia działu technicznego. Również mają Państwo dostęp do materiałów dydaktycznych oraz wsparcia i wskazówek innych użytkowników systemu ERP oraz eSklepu za pośrednictwem portalu społeczności Comarch. Comarch eSklep nie pobiera prowizji od sprzedaży, a sklep internetowy nie posiada limitów produktów. Comarch eSklep również posiada nieograniczony transfer i nieograniczoną przestrzeń na dysku. W ramach Comarch eSklep mogą Państwo otrzymać również pakiet korzyści, który jest dedykowaną usługą specjalnie dla klientów Comarch eSklep. Wartość pakietu korzyści to około 6059 zł. Pakiet korzyści to szereg dodatkowych usług oraz narzędzi, które wspierają przedsiębiorców w prowadzeniu działalności handlowej oraz zarządzaniu sklepem internetowym. Stale pracujemy nad poszerzaniem i uatrakcyjnianiem oferty pakietu korzyści. Aktualnie pakiet korzyści mogą Państwo znaleźć na stronie comarcheSklep.pl w zakładce dodatki pakiet korzyści. W przypadku kolejnych korzyści, w przypadku integracji Comarch eSklepu, w integracjach z systemami płatności, dzięki współpracy z operatorem płatności TPay, możemy zaoferować Państwu korzystne korzystanie z usług TPay za prowizję 1% bez deklarowania przychodu, gdzie zwykle wartość rynkowa takiej usługi jest między 1 a 2%. Comarch eSklep jest także zintegrowany z wieloma porównywarkami cenowymi, a Comarch eSklep posiada także narzędzia do usprawnienia integracji z narzędziami do zautomatyzowanego marketingu. Sklep internetowy Comarch jest zintegrowany bezpośrednio z firmą InPost, zarówno z kurierami, jak i z paczkomatami, a w przypadku Poczty Polskiej, DHL i UPS w sklepie mogą Państwo wybrać punkty dostawy, a obsługa zlecenia paczki odbywa się bezpośrednio w systemie ERP. Dodatkowo taka usługa może być również zintegrowana, paczka może być nadana w sklepie
za pośrednictwem aplikacji udostępnianych przez kurierów. W ramach miesięcznego abonamentu za Komarch e-sklep otrzymują Państwo możliwość integracji z najpopularniejszymi platformami sprzedażowymi, takimi jak Allegro, eBay czy Wszystko.pl. Wiedzą już Państwo, jak działa nasz e-sklep i jakie mogą mieć Państwo korzyści z korzystania z naszego sklepu internetowego. W tym miejscu chciałabym pokazać, jak złożyć zamówienie na wersję demonstracyjną oraz pełną wersję Komarch e-sklep. Aby złożyć zamówienie na wersję demo, a także na pełną wersję, należy wejść na stronę zamów.komarcheSklep.pl. Następnie należy odpowiednio wybrać interesującą Państwa opcję. Wypróbuj bezpłatnie dla klientów chcących testować wersję demonstracyjną przez 30 dni oraz zamów teraz dla klientów, którzy chcą zamówić pełną wersję. Jeżeli nie posiadają Państwo naszego oprogramowania, zostaną Państwo poproszeni o wybranie Komarch ERP XT dla mikroprzedsiębiorców bądź Komarch ERP Optima dla małych lub średnich firm. W procesie składania zamówienia w przypadku klientów posiadających oprogramowanie Komarch ERP zostaną Państwo poproszeni o podanie danych oprogramowania celem sfinalizowania zamówienia. Schemat składania zamówienia na wersję demo, jak i na pełną wersję wygląda tak samo, a formularz składania zamówienia jest bardzo intuicyjny. Jeżeli chcą zamówić Państwo pełną obsługę wdrożenia Komarch e-sklep, należy skontaktować się z naszymi autoryzowanymi partnerami Komarch e-sklep. W kolejnym slajdzie chciałabym Państwu pokazać przykładowe wdrożenia Komarch e-sklep. Jako pierwszy chciałam Państwu przedstawić sklep Debiut Plus. Jest to sklep internetowy, który prowadzi sprzedaż chemii gospodarczej dla firm, środków czystości, maszyn sprzątających, a także systemów higienicznych. Sklep pracuje w wersji business to business. Kolejny sklep to FEO. Jest to sklep zaopatrujący firmy w materiały biurowe, środki higieniczne oraz chemię gospodarczą. Sklep został założony w wersji B2B pod koniec kwietnia bieżącego roku. Specto to sklep internetowy dystrybuujący środki ochrony indywidualnej, czyli szeroko pojętego działu BHP. Specto sprzedaje m.in. odzież roboczą, jak i sprzęt przeciwpożarowy. Sklep pracuje w wersji B2B. Quadron Shop to sklep oferujący wyposażenie wnętrz, głównie wyposażenie kuchni domowych. Sklep działa w wersji Enterprise. Purosklep to sklep internetowy zajmujący się głównie sprzedażą pochodzących z Włoch akcesoriów do urządzeń mobilnych. W ofercie można znaleźć nie tylko praktyczne etui na telefon, ale również ładowarki i uchwyty samochodowe. Sklep pracuje w wersji standard. Godan Party to sklep internetowy sprzedający artykuły związane z wystrojem wszelkiego rodzaju imprez i uroczystości. Jest to sklep w wersji Enterprise. Konie Sklep to sklep internetowy dla pasjonatów jazdy konnej, oferujący szeroką gamę akcesoriów jeździeckich oraz suplementów i pasz dla koni. Sklep pracuje w wersji standard. Na zakończenie naszego webinaru chciałam Państwu przedstawić nasze dwie oferty specjalne. Pierwsza jest dedykowana dla nowych klientów nieposiadających systemu Komarch ERP. Jest to pakiet e-handel. W ramach miesięcznej opłaty abonamentowej 175 zł netto otrzymują Państwo dostęp do programu Komarch ERP Optima w chmurze, moduł handel oraz Komarch e-sklep w wersji standard. Nasz specjalny bonus dedykowany jest dla wszystkich uczestników tego webinaru. Otóż klienci, którzy złożą zamówienie na pełną wersję Komarch e-sklep, otrzymają rabat 15% na 6 miesięcy, jeżeli złożą to takie zamówienie do dnia 27 maja bieżącego roku. Aby skorzystać z promocji, należy w polu Dodatkowe informacje w formularzu zamówienia podać kod e-sklep/webinar2020. Kod jest indywidualny i jednorazowy. Kod rabatowy jest dedykowany tylko i wyłącznie dla uczestników naszego webinaru. Dziękuję bardzo wszystkim za uwagę i życzę udanej współpracy z Komarch e-sklep
oraz powodzenia w budowaniu biznesu w internecie. Dziękuję.